Hej, cześć, siema na wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. Lecimy od razu. Tak, to mnie akurat nie interesuje. Lecimy od razu na misję fabularną, która wymaga od nas. Tutaj co? Walki z oddziałem Skulls! O kurde. Metallic Archaea. Przetrwaj zasadzkę Skulls i wróć do bazy z kodem Tokerem. Dziwna mgła zasnuła obszar. Skulls muszą zostać wyeliminowani, aby minęła. Okej, okay, let's go then. Dobra, jakoś będę walczył ze Skulls, no to raczej piesą mi się chyba nie przyda, no bo okej, mogę się skradać, ale no umówmy się. No pies raczej... Znaczy, Skulls ciężko się skrada, więc weźmy sobie Quiet jako wsparcie. I nie weźmiemy usypiacza, tylko właśnie Wicked Butterfly, żeby zadawała damage. A sobie możemy mieć tłumik, czemu nie? Jakiś uniform? Nie trzeba jej dawać. Pojazd? No przydałby się, ale dość szybko go zniszczą, więc odpuszczę to sobie. Ale zmienimy sobie bronię. Przede wszystkim zmienimy to na wyrzutnię rakiet, tylko na którą? Weźmy na razie Groma. I czy mamy coś lepszego? Nie to. Czy mamy coś lepszego? To jest lepsze. Ile pocisków? Łącznie 14. To jest gorsze. To jest też gorsze. To jest to samo, tylko chyba z zasłonką. To ma mniej pocisków. Dobra, czyli zostajemy przy tej rakietnicy. Mam jakiś granat, mam shotgun? Jest, mam granatnik, świetnie. No, dymnych granatników nie chcemy. Bardziej przydadzą się właśnie... Co to jest? To jest granatnik? To dziwnie wygląda. Tutaj co? Jeszcze dodatkowo... No weźmy to. To się na pewno przyda. Dodatkowe bronie. Czy mogę zamiast tego coś wziąć? Nie, nic takiego. Znaczy w sumie to nie, mogę wziąć sobie rewolwer od Ocelota. Nie jest zbytnio ulepszony, ale lepsze takie coś niż nic. Chyba że jest coś, co ma większy damage. Firing speed to nie. O, to ma o dziwo większy damage od rewolwera. To też. Jezu, co to jest? Czym to strzela? Granatem? Tak! Okej. Okay. Water, no to się nie przyda. Ale nie, no spróbuję z tym rewolwerem Ocelota. Niewiele strzałów będziemy mogli wykonać tą bronią, no ale mówi się trudno. Ramię. Czy ja chcę jakieś ramię konkretne? No w sumie to nie bardzo, raczej nie powinno się do nich zbliżać. Tutaj... mamy C4, to dodajmy sobie jeszcze granat ręczny. I ten, chcesz, co mogę wziąć? Nie do końca. I narzędzia, to jest oczywiście to, co mam przy sobie. Dobra, na misję zatem. Ciekawe, czy mam wystarczająco mocne bronie, aby sobie poradzić z oddziałem Skulls. Przekonajmy się. Epizod 29. Metallic Archaea. Nie wiem, czy to jest jakaś nazwa rośliny i to jest po łacinie, czy to się jakoś tłumaczy. Jak tak, to pewnie mieliście napisy. Że on to tak późno zamknął, to jestem aż trochę zdziwiony. Czy to mi głowy za właśnie skoro dowiał? Okej, pilot niestety zginął. A my z tego, co widziałem po obszarze misji, rozbijemy się na lotnisku Nowa Draga.
O, hej! No, grzmotnęliśmy solidnie. Zdefiniuj OK. Ej, no cały śmigłowiec nam przerdzewiał. W moment. To spowodowała ta Metallic Arcarea? A skąd ty to wiesz? No poza tym, że oczywiście są gdzieś w pobliżu, nie? I to on go zabił czy przejął? Przejął. Jezu, co jest? Ktoś go podpalił? Ktoś go próbował usmażyć jak kebab? Czy jak? Świetnie, horda zombie. O, super. Jeszcze są ci utwardzeni. We are their quarry. Ja czterech skulls tylko widzę. Nie wstawaj! No oczywiście! No oczy! Zajebiście! Snake, are you okay? Snake! To co mam ich... Mam ich zgubić najpierw, czy jak? O, świetnie! Czoł był, to co? To go rozpieprzyli na kawałki. Oś! O, super! Chowaj się, przeładuj. Gdzie? Gdzie są skulls? A, tu! Okej, okay, trafiłem, tylko chyba nie bardzo się tym przejął. Zajebiście! Boss, what happened? Boss! Ja pierdzielę! Dlaczego oni są być tacy tankowaci?
że zanim jeden oberwie, no to już zresztą sobie nie zdążę poradzić. Czy ja spodłowałem? Jak ja spodłowałem z takiej odległości? Gdzie on jest? Może nie jest tak, może nie jest tak bliska? O, dobra. Nie no, poważnie, jak ja spodłowałem, no ludzie! No tak, przeładowanie. Jezu, jeden taki strzał mu zabrał ćwierć HP, no wy jesteście porobani chyba! Dwa albo trzy zużyłem, żeby mu ściągnąć ten pancerz! Quiet! Dobra, quiet działa. To mi totalnie nie wyszło. Trafiłem? Padł? Nie, chyba jeszcze nie. Jesus, match! Tak, nie ma amunicji. Dobra, jeden padł. Jeden padł. O, będę mógł go zabrać do bazy? Okej. Okay. No to chyba nie teraz. Grubo, grubo później. Gdzie? Tu! O! Tamten żyje. O. Brawo, idioto. Jeszcze jakieś genialne pomysły? Dobrze. Ostatni strzał. Miałem na broni. Kurde, muszę się schować, muszę się schować. Leba. Został quiet. No tak, nie mogę długo tak stać, bo inaczej oberwę. Przeładowuj, przeładowuj! Czemu nie przeładowujesz w biegu? No, może lepiej nie. Serio, chybiłem. Jest! Dobra, żyję! Muszę schować, żeby się wyleczyć. Dawaj. Okej, jest bezpiecznie. To nie powinno wybuchnąć. Podleczenie, przeładowuj. Strzał! Padł. Okej, wszyscy padli. O Boże. Ale ciężko było. A jak ktoś mi teraz powie, że zrobi tę misję bez ani jednego trafienia, to się mu zaśmieje prosto w twarz, bo to jest niemożliwe. Nie da się zrobić tego bez ani jednego trafienia. I finalnie miałem tornado i nie wykorzystałem go ani razu. Dobra. Jakie taski były w sumie? Aż z chęcią... A dobra, teraz je sprawdzę. Sprawdzę później. Nieśmiertelny! Taki achievement. Development project has been added. Parasite suit! Kolejna SK. Perfect stealth, no kills.
No dobra, nie wiem czemu stealth, bo to totalnie nie był stealth, ale okej. Okay. Complete the mission without being grabbed by a puppet soldier. No to nie było w sumie zbyt trudne. Dobra, jesteśmy na plusie, to najważniejsze. Fabułę mi dejcie! O co kaman? The nuclear test was a success. Now they turn the knives on me. Satellites didn't read any test. Neither did seismometers. The detonation test took place 5 years ago in the southern Indian Ocean. The final test was the opposite. To prevent detonation. You mean? Skullface plans to sell nuclear weapons that he retains control of. It's not like hawking small arms to militias. Indeed. He plans to avoid detection by exporting minerals containing tiny amounts of uranium in the form of metallic archaea. Once on site, the metallic archaea enrich the uranium. Weaponize it. Loaded onto all terrain bipedal machines. They ensure any country, armed group, even the smallest terrorist cell, can become a nuclear power. Bipedal. So that's why they needed Huey. A nuke business to replace the arms business. And Skullface owns the market. Jebany cebl, kurwa cymbał.exe. Anywhere and everywhere. Deterrence on all sides. So that's why he ran a non-detonation test. Yes. Another metallic archaea instantly overrides the criticality generator. A fail-safe only he controls. Any such weapon can be deactivated whenever he chooses, regardless of who owns it or their intent to use it. Nukes. Controlled by a man, not a country. If they proliferate, conventional nukes lose all value. Political, military, and economic. The two superpowers become powerless. Ej, nie, Skullface jest jebnięty. Inaczej tego nie opiszę. Maczeta Skulls. Zgarnęliśmy kluczowy przedmiot. Nowe części emblematu. The R&D and medical teams have come up with a proposal for a new suit that applies Code Talker's research. The Parasite suit. Apparently it can recreate some of the Skull's unusual abilities. But in order to use those abilities, it needs parasites. If you want to wear this suit, you're gonna need to get a hold of parasites by extracting skulls. Okej. Okay. A mogę ich ekstraktować? Z tego co widziałem, to póki co na razie nie mogę. Ale jakby część tylko ich zdolności to mimikuje, czy wszystkie, na przykład niewidzialność i tak dalej? We need to stop the epidemic at Mother Base. About the pathogen spreading through Mother Base, what's your opinion? Textbook symptoms of vocal cord parasite infestation. And judging from this casualty list, it is the Kikongo strain. Meaning, a breed of parasite that triggers symptoms upon detecting pronunciation specific to Kikongo.
So how do we keep them from becoming symptomatic? Use this. A type of Wolbachia. Introduced to a sample of the parasite. The parasitic bacteria that colonizes the parasites. Turning male to female. And preventing copulation. You must cultivate more. Z tego co widziałem, nie wszystkim się udało. Thanks to Code Talker. We've managed to put a stop to any new vocal cord parasite infections. We couldn't save those already symptomatic. But everyone who survived has been released from the quarantine platform. Skullface will pay for this. Tego to ja jestem bardziej niż pewien, że za to zapłaci. O kurde, zaś będą Huey'a przesłuchiwali? Again with a truth serum? What are those legs made of? Titanium? All the way to the femur. O, chcę tej archaerei użyć. Metallic archaea. Sahelanthropus. Where is it? What? We have to know before his plan is complete. Sahelanthropus is the final piece. What are you talking about? If the Soviets break out a mobile, controllable nuclear weapon, East-West relations will be right back at the Cuban Missile Crisis. The Cold War returns to life. As countries without nuclear arsenals line up for what Skullface is selling. Nuclear weapons proliferate overnight. And on the brink of annihilation, the world maintains its balance. But we know this is all just a shield, a ruse. The cleansing parasites are what matter most. A WMD to eclipse even nukes, and the only one that can still be used. Skullface is the world's greatest threat, and Zero's. The pieces are in place. All that remains is to unveil Sahelanthropus in Afghanistan. They can't activate it without me. Ciekawie, co by się stało, gdyby mu to wylał na skórę. Okay, B-Zero. Sahelanthropus is beyond the Soviet base camp, in a lab built by the Soviet philosophers. That's what you're looking for. But I have no idea how he's controlling it. It wasn't designed to accommodate a human pilot.
Czyli co, cały czas walił nam ściemę, czy... Po prostu nie chciał przyznać, gdzie faktycznie może być Sahelanthropus. Ukryty sposób na tortury. We got word from Afghanistan. Everyone at the Soviet base camp's dead. No sign of fighting. Parasites. Skullface's men then headed north. The target is OKB-0. That's where he'll activate Sahelanthropus. Unless we stop him, he'll go down in history a conquering victor. We can't let that happen. Wipe him out. Don't leave any trace of his existence. Gonna need backup on this one. You'll rendezvous on site. Holy boy. To co, idziemy po Skullface'a teraz, jak rozumiem? A kurde, pad mi się wyłączył. Myślę, czemu to nie przechodzi dalej. Sporo kaset. Wracają levele moich zespołów. Mission list updated. Dobra, obczajmy ten strój. O, jeszcze nagrody jakieś. No niestety, ktoś zginął. Ale jakiś wolontariusz też znalazł. Dobra, baza danych. Zobaczmy. Maczeta Skulls. Maczeta dzierżona przez Skulls. A, nowy plan do Ewokera. Co jeszcze? No tutaj właśnie zdobyłem to. Chyba to zdobyłem. Bo to? A, Boże, czekaj, chyba, że to jest... Nie, tak, to jest dokumenta. To jakiś schemat nowy? Tak, tutaj. Jakaś broń. Staff management nie. Development, poproszę. Coś dla ziomeczka. Please specify a project. Coś jeszcze? Dalej ta maczeta. Ale jeszcze jedna rzecz jest do odblokowania. To cóż takiego? Dobre pytanie. Nie będę teraz tak skakał specjalnie. Zobaczmy ten strój. Parasite Suit. Parasitologist. No wiem, kiedy tego typa zgarnąłem. Bo... A, no tak, przecież to jest ten. Code Talker. To jest pewnie ten Parasito... Parasitologist. Ile? Pół godziny. Okej. Okay. Wrzućmy wszystkie pozostałe też. Na rozwój. Czemu nie?
Dobra. To będzie chyba póki co tyle w tym odcinku. Ja tutaj jeszcze podziałam poza nagraniem, może uda mi się jeszcze bardziej ulepszyć, co nieco. O, to jakieś dalsze upgrade, ale to za... online. No, chociaż w sumie byłbym w stanie co nieco tutaj sobie zrobić. A, no tak, levele. Levele. Nie mam levela. Jeśli chodzi o rozwijanie tego wszystkiego. O, tutaj noktowizor jeszcze lepszy. Kamuflaż. A, tutaj wszystko na te pasożyty. Pasożyty mgły. Pasożyty kamuflażu. I pasożyty zbroi. Co tam jeszcze jest wymagane? Taki kwadrat, czy po kwadracie, sześciokącik. Tutaj trzy takie. Tutaj takie. Takie. Tutaj dwa. 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 O co tu chodzi? Co tu jest jeszcze wymagane? No super, ale co to jest za wymaganie tu niżej? No nie powie mi gra, no jak na złość. Ten strój pewnie będzie gdzieś niżej. Tak jest. Tu dalej upgrade jeszcze jeden. Okej, ten upgrade jeszcze będę mógł wykonać, ten zobaczymy. Dobra. Myślę, że w kolejnym odcinku być może uda się nawet przetestować ten strój. Ode mnie póki co to będzie tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym materiale. Zagrajmy w Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. Cześć!